W ostatni dzień kampanii wyborczej Robert Prygiel podsumował czas przedwyborczy i działania jego komitetu. Wierzymy w Radomian i wierzymy w to, że Radomianie zmienią oblicze tego miasta. Mamy dosyć gier politycznych, gdzie zakładnikami są mieszkańcy miasta i zakładnikiem jest nasz Radom. Jak podkreśla Prygiel, okres przedwyborczy nie należał do najłatwiejszych. Były momenty, że byliśmy zastraszani stawiani pod, presą, pod presją, ale się nie poddaliśmy. Kandydat na prezydenta Radomia zwrócił również uwagę na ilość spotkań z mieszkańcami miasta, które w trakcie kampanii zostały zrealizowane. W trakcie tej kampanii uścisnęliśmy tysiące dłoń Radomian. Wymieniliśmy wiele zdań i wiele poglądów. To była ogromna energia ze strony mieszkańców skierowana w naszą stronę. Uwierzyliśmy w to, że nasze poglądy są zbieżne, takie same jak poglądy Radomian. Nie zabrakło również słów w stronę kontrkandydatów, których Prygel zachęcił do współpracy. Serdecznie apeluję i zapraszam naszych innych kontrkandydatów, resztę kontrkandydatów do przyłączenia się do naszej drużyny. Nie dla naszych korzyści, tylko dla korzyści mieszkańców i Radomia. Przypomnijmy, Robert Prygiel swój program wyborczy opiera o tak zwanych pięć konkretów prygla. Wśród nich znalazły się m.in. troska o młode pokolenie, rozwój Radomskiego Ośrodka Akademickiego i poprawa Radomskiej Służby Zdrowia.